Wśród najpoważniejszych zagrożeń dla dzieci i młodzieży wskazywanych przez suwalskich nauczycieli zaraz po łatwym dostępie do środków psychoaktywnych jest uzależnienie od komputera, telefonu czy internetu. Niepokoi to ich, ale z drugiej strony... Dla nauczycieli gadżet. No, młodego człowieka to nie jest gadżet. Telefon komórkowy, tablet, to jest coś normalnego. To jest dosłownie jak dla nas dorosłych chusteczka do nosa, jeszcze haftowana być może kiedyś, którą każdy w kieszeni nosił. Dla nich jest to narzędzie życia dnia codziennego. Czyli widzimy też to niezrozumienie i tą różnicę pokoleniową. Po to zleciliśmy to badanie i tą diagnozę, aby przede wszystkim działania profilaktyczne były naprowadzone w stopniu właściwym i na oczekiwania społeczne, przede wszystkim, żeby odpowiadały potrzebom naszego środowiska. To zatem nie komputer czy telefon jest problemem, a jego nadmiar, który prowadzi do wielu niekorzystnych zjawisk, przekładających się nie tylko na niepożądany styl życia, ale również na zmianę uspołecznienia naszych pociech. Dzieci i młodzież zamykają się w wirtualnym świecie, w świecie gier, a nadnormalne życie w społeczeństwie przedkładają życie na portalu społecznościowym. Od 3 do ponad 5 godzin spędza każdego dnia przed komputerem około 57% uczniów. Wielu z nich nie rozstaje się ze smartfonem. Skutkuje to nie tylko uzależnieniem, ale również poważnymi problemami ze zwykłą, codzienną komunikacją międzyludzką. Dzieci zamiast nawiązywać kontakty i doświadczać realnego życia, zbyt chętnie przenoszą się w cyberprzestrzeń, zaniedbując normalne relacje międzyludzkie. Wirtualny świat i wirtualne życie staje się dla nich ogromnym zagrożeniem. Tracą przyjaciół, zdolność realnej komunikacji, wchodzą w cyberprzestrzeń coraz głębiej, zastępując nią rzeczywisty świat. Jak zatrzymać to błędne koło? Błędne koło ma to do siebie, że ciężko jest przerwać, że trzeba uchwycić taki moment tego włożenia kija w szprychy. Ja bym powiedział, że to jest taki moment, który często przegapiamy. A moment, kiedy dopiero się formuje społeczność klasowa, bo to, co możemy realnie zrobić, uważam, w tak złożonej materii, możemy robić w szkołach. I na samym początku, jak jest klasa nowa, jak jest nowy wychowawca, nowi w jakiś sposób rodzice, możemy ich zintegrować, możemy ustalić cele działania, możemy wybrać realnie trójki klasowe, a nie tak jak to się zazwyczaj odbywa, szukać naiwnych, którzy będą chcieli w tej niewdzięcznej funkcji, no po prostu wystąpić. Rzeczy, które się robi standardowo chociażby w amerykańskiej czy w skandynawskiej profilaktyce, to jest badanie klimatu szkoły i wzmacnianie klimatu szkoły poprzez zaangażowanie wszystkich interesariuszy. A najważniejsi interesariusze to są nauczyciele, rodzice i dzieci. Kluczem do rozwiązania problemu jest zatem integracja i tutaj to rodzice stają się najsłabszym ogniwem. O ile w szkole podstawowej kontakty ze szkołą są zazwyczaj częste, to już na kolejnym etapie kształcenia, w szkole średniej, często i bardzo często ze szkołą kontaktuje się zaledwie 1/5 rodziców. Pozostałe 80% robi to rzadko bądź wcale.